Zapraszam na magazyn miejski w poniedziałek 24 kwietnia. Artur Gisielewicz, witam. Oto szczegóły wydania. Potyczki kulinarne w rocznicę lokacji między lądem a morzem. Solankowa Pijalnia Wód była areną kulinarnych zmagań, a wszystko za sprawą 14. edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą Potyczki Kulinarne. W potyczkach rywalizowało 11 kucharzy z całego kraju. Konkurs zaliczany był do kulinarnego pucharu Polski. Mistrzowie gotowania musieli się zmierzyć z tematem imprezy, jakim było danie z udźca sarniny z dodatkiem najdroższego grzyba trufli. Impreza w naszym mieście odbyła się po raz pierwszy. Kończyłem szkołę gastronomiczną w Inowrocławiu, sentyment. Młode lata spędzone tutaj i tak sobie zadałem pytanie, a może w Inowrocławiu? I dlatego zrobiłem to tutaj w Pijalni Wód Inowrocławianka. Fajna impreza, uczestnicy przyjechali z całej Polski, może wymienię miasta takie jak Świnoujście, Ustka, Sopot, Gorzów Wielkopolski, Warszawa, Białystok, Rzeszów, także mamy całą Polskę w Inowrocławiu. Ideą imprezy była m.in. promocja młodych kucharzy. Ja jestem już, że tak powiem, profesjonalistą, szefem kuchni od ilunastu lat i dlaczego nie promować młodzież, młodszych kolegów właśnie na takiej zasadzie, jak teraz odbywają się te potyczki, żeby ich pokazać, żeby pokazać ich umiejętności, żeby ich pokazać praktycznie w całej Polsce. Konkursowi towarzyszyły pokazy kulinarne, liczne degustacje i prezentacje wyrobów spożywczych. Średniowieczna impreza i wykłady naukowe. Tak Inowrocław świętował 780. rocznicę lokacji miasta. Impreza odbyła się w auli Młodzieżowego Domu Kultury. W czasie kilkugodzinnych wykładów i prezentacji można było poznać miejsca nieistniejących już w Inowrocławiu historycznych zamków i kościołów. Były też wykłady na temat diety średniowiecznej czy pokazy dworskich tańców i obyczajów. Okazuje się, że niegdyś Inowrocław był bardzo ważnym miastem w Polsce. Imprezę zorganizował Inowrocławski Klub Dyskusyjny. Skupiłem się w swoim wykładzie na obiektach sakralnych, więc biorąc pod uwagę liczbę obiektów sakralnych, która była 8, 9, może 10 nawet, już ona wskazuje na to, że Inowrocław w średniowieczu musiał być ważnym ośrodkiem osadniczym i dużym, no to jakby jest razem ze sobą związane. Miał różne kategorie obiektów sakralnych, one też wskazują na to, że to było ważne miejsce, czyli kościół parafialny, który jest oczywiście standardem od średniowiecza, ale kościół mendykancki, franciszkanów w tym przypadku, wskazuje jednoznacznie, że żeby mógł się otrzymać taki duży obiekt, w ogóle powstać kościół, klasztor, musiał otrzymywać wsparcie finansowe i to nie z ziemi, prawda, tylko z ofiar. W Saloniku Literacko-Artystycznym otwarto wystawę zatytułowaną Między lądem a morzem, poświęconą życiu i twórczości Józefa Konrada Korzeniowskiego. Żagiel, ster, wiosło, latarnie morskie i inne akcesoria przywodzące na myśl mniej lub bardziej spokojną wodę pojawiły się w Saloniku Literacko-Artystycznym, a wszystko za sprawą wystawy zatytułowanej Józef Konrad – Między lądem a morzem, którą przygotowano z okazji przypadającej w tym roku 160. rocznicy urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego. Na literacko-biograficzną wystawę składają się eksponaty pochodzące z Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. W skład wystawy wchodzą wielkoformatowe plansze, które wypożyczyliśmy z Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie, za co oczywiście dziękujemy. Oprócz tych wielkoformatowych plansz będzie można zapoznać się z naszymi wydawnictwami własnymi, ale też znajdą się na wystawie przedmioty luźno nawiązujące do tematyki związanej z bohaterem dzisiejszej wystawy, Konradem Korzeniowskim, który swoje życie dzielił między dwa zawody. Najpierw był marynarzem, a później pisarzem. Więc te dwie formy jego działalności odnajdziecie Państwo na dzisiejszej wystawie. I to już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro. Pod Kiwanok. Dzień dobry, Marlena Sobczyńska i Bartosz Wiśniewski. W roku 2016 ogłoszono Rok Kultury Węgierskiej, który potrwa do końca 2017 roku.
Będzie więc o literaturze węgierskiej, a właściwie o jej głównym przedstawicielu, najbardziej popularnym w świecie i u nas, o Sándorze Márainim. Tak, oczywiście można dyskutować, jaki pisarz jest najwybitniejszym przedstawicielem literatury danego języka, ale chyba bezdyskusyjne, że dla nas i dla wielu, wielu czytelników na całym świecie najwybitniejszym, a przynajmniej najbardziej znanym przedstawicielem tej bardzo bogatej literatury niewielkiego narodu jest Maroj. Mm-hmm. Właśnie pytanie, czy dobrze wymawiam, bo wiem, że się podszkolę. Tak. Maroj. Sándor Márai. Tak. Najpoczytniejszą jego książką to są dzienniki, prawda? Najbardziej to jest książka, która chyba zdobyła sobie rzeszę czytelników. Oj tak, i nie tylko w Polsce, tylko od razu powiedzmy, tutaj prezentuję Państwu wybór dzienników w przykładzie Teresy Worowskiej. Jest to edycja z roku 2009. Ukazała się później inna edycja i myślę, że w najbliższych latach też będą ukazywać się inne edycje, nie tylko w Polsce, dlatego że jeszcze do niedawna nie wszystkie fragmenty tego dziennika pisarza, który zmarł stosunkowo niedawno, czyli w roku 1989, były dostępne szerokiej publiczności. No, była taka wola twórcy. Ale no, nie rzecz w tym, żeby licytować się na wielkość tej książki. Wielkość tej pozycji nie mierzy się w liczbie stron, ale w wadze intelektualnej i artystycznej tej propozycji. I myślę, że wszystkich książek w dorobku Márainiego. Dziennik pisarz zaczął tworzyć w roku 1943. Oczywiście sytuacja wojennych Węgier wyglądała inaczej niż sytuacja wojennej Polski. Rząd węgierski sprzyjał Hitlerowi. Było stosunkowo wtedy jeszcze spokojnie na Węgrzech, jeżeli oczywiście porównamy to z tym, co się działo na ziemiach polskich. Ale widać już było, że ten stary porządek, w którym wychował się pisarz w dzieciństwie przecież no, uczył się i wyrastał w atmosferze, wydawałoby się, odwiecznego i niezniszczalnego cesarstwa austro-węgierskiego. Później wydarzenia I wojny światowej sprawiły, że przesunęły się radykalnie granice europejskich państw, a już właściwie tą kulturę, do której był przyzwyczajony, pewien rodzaj obowiązków, moralności, które wynikają z tego, że jesteś człowiekiem cywilizowanym, właściwie obserwował upadek tego etosu, czy to właśnie podczas II wojny światowej i później, kiedy jego ojczyzna znalazła się pod rządami komunistów, pisarz musiał emigrować i jego bardzo interesujące, trafne obserwacje dotyczące powojennej Europy, ale też powojennej Ameryce, gdzie w końcu osiadł, odniesienia do historii Węgier, ale również Europy, na przykład rok 56 dramatyczny, i uwagi Márainiego wydają mi się uniwersalne. Można czytać ten dziennik jako opowieść o życiu prywatnym pisarza. Los mu nie szczędził trudności. Ja bym użył chyba mocniejszego słowa, śmierci najbliskich, najbliższych i jak się odnosił do tego w dzienniku, ale też wielokrotnie ten dziennik przekracza osobiste doświadczenia. Są to refleksje dotyczące Europy, Ameryki wieku XX. Jak zmienia się ludzkość, jak zmienia się nasza cywilizacja i co pozostaje mimo tych wszystkich dramatycznych zakrętów historii trwałe w człowieku. Dzisiaj w XXI wieku możemy to właśnie czytać, ten dziennik również jako opowieść o wieku już minionym, ale myślę, że też
Zaskakujące będzie dla nas, że odkryjemy wiele, wiele uniwersalnych spostrzeżeń, które możemy absolutnie odnieść do roku, w którym żyjemy, i myślę, że to, co mówię w tej chwili o dziennikach, możemy powiedzieć o każdym z jego utworów literackich, bez względu na to, w którym roku dzieje się akcja. Czyli powiązania historii i wpływu tej historii na życie ludzkie, czyli nie tylko na życie dzisiejszego naszego bohatera, ale rzeczywiście na życie i losy w ogóle ludzi. Czyli ta historia, te wydarzenia, wojny, różne wydarzenia polityczne, to oczywiście ma wpływ na kształt naszego życia, prawda? I to do dzisiaj. Tak, ale niszczą. Wojny potrafią zniszczyć życie ludzkie, miasta, przesunąć granice, ale też takie ekstremalne doświadczenia zmuszają twórcę świadomego i świadomego czytelnika, świadomego człowieka, żeby zastanowić się nad tym, co w życiu jest najważniejsze i co w nas jest niezniszczalne. Właśnie dobrze, że mamy takich wrażliwych pisarzy, którzy umiejętnie to, przekazując swoimi własnymi słowami, mogą nam uświadamiać pewne rzeczy, bo czasami żyjemy obok tego, co się zdarza. Oczywiście ma historia wpływ na nasze życie, ale to, że czytamy, obcujemy z taką literaturą, moim zdaniem bardzo dobrą literaturą, jeżeli chodzi o język, o przekazywanie właśnie tych emocji, tych zdarzeń. Właściwie Szandor celebruje każde słowo. On właściwie nazywa dokładnie rzeczy po imieniu. Te nasze emocje, które nam towarzyszą, to wszystko jest cenne właśnie w twórczości Marojego. Mnie osobiście odpowiada jego wrażliwość. Ale może wróćmy już do twórczości, troszeczkę o życiu, dramatycznym życiu. Książka, która zdobyła właściwie też właściwie w świecie największą popularność. Zasłużoną. Zasłużoną, też naszym zdaniem wspólnym, bo czytaliśmy, kolega czytał, ja czytałam i być może możemy tutaj troszeczkę więcej powiedzieć o tej książce. Przeczytajcie Państwo koniecznie. Bardzo. Jeszcze się to nie zdarzyło. Tak. Cenne jest tutaj tłumacz, cenny jest tutaj tłumacz, a również wartościowa tutaj i duża rola w tym tłumacza Feliksa Neca. A jeszcze powiem, że książka ta Żar, tu skarteczkę sobie przykleiłam, bo chciałam tu Państwu powiedzieć, że proszę zobaczyć. Oryginalna taka w porównaniu z dziennikiem, niewielka ale książeczka. Wielka wagą artystyczną i tak, intelektualną. W oryginalne tłumaczenie z węgierskiego, to książka nosi tytuł Świece palą się do ogarka. Felix Netz przetłumaczył to jednym słowem Żar. Ale bardzo dobrym, wieloznacznym i korespondującym z tematyką powieści. Mm-hmm. Ten żar, oczywiście akcja powieści w dużej części rozgrywa się w pomieszczeniu oświetlonym świecami, dogrzewanym kominkiem, ale ten żar, który zostawiają świece i kominek, jest też żarem symbolicznym. Jest pytaniem, czy żar tylko zostaje z naszego życia, a może aż żar i co naprawdę jest ważne. A może ten żar się wypala, tak jak się wypala świeca? No wszystko się wypala. Ale może powiemy o książce troszeczkę, tak? O czym jest książka? Tylko nie zdradzaj za dużo. Nie. Książka rozgrywa się pod koniec XIX wieku i jest opowieścią o przyjaźni. Zaczyna się w XIX wieku. Tak, tak. Akcja pod koniec, tak, akcja. Kilkadziesięcioleci. Tak, tak, 40 lat możemy obserwować. 41 czy 40 lat i 43 dni trwa przyjaźń pomiędzy Konradem i Henrykiem. Henryk, generał, ale to już kariera później taka, którą osiąga, kariera wojskowa. Ale jest to opowieść o przyjaźni, która w którymś momencie ich życia została przerwana zdradą i jest to książka, jest właściwie refleksją nad przyjaźnią, nad zastanawiamy się tutaj, czy warto, bo ta przyjaźń została przerwana, trójkąt się utworzył, kobieta, dwóch mężczyzn
Teraz co się wydarzyło? Nie mamy odpowiedzi na to pytanie. Co się wydarzyło? Co spowodowało, że ta przyjaźń została rozdzielona? Generał chce poznać prawdę po tych 40 latach, ale czy mu się uda rozwikłać? Chce dowiedzieć się czegoś, co nie zostało wcześniej wyjaśnione. Czyli tutaj mamy wiele, wiele właśnie rozważań na temat właśnie o trwałości przyjaźni. Właściwie Sándor Márai, specjalista od uczuć i emocji, mogłabym powiedzieć. Tak, ale te pytania, które zadaje sobie przez wiele, wiele lat generał, to właściwie są pytania, które warto, żeby zadał sobie każdy z nas. Mhm. Co właściwie jest najważniejsze w życiu? Czy obowiązek, czy jednak pójście za głosem serca? W jaki sposób rozpoznajemy siebie i co właściwie świadczy o nas? Te słowa, które wypowiadamy w różnych mniej lub bardziej ważnych momentach, pozycja społeczna, ta cała nasza zewnętrzność, czy może jednak pod koniec życia świadczy za nas i świadczymy my tylko czynami? Czy zawsze najważniejszy jest obowiązek, czy może właśnie ten symboliczny żar? A dla mnie jeszcze, ja z tej książki wyniosłam jeszcze taką rzecz, bo tutaj generał przez całe życie cierpi, prawda? Bo stracił przyjaciela, stracił zaufanie do własnej żony. Dla mnie jest to też... Wszyscy cierpią w tej powieści, tak. Wszyscy no właśnie coś stracili, ale też czy warto było w sobie pielęgnować przez tyle lat to uczucie takiego właśnie... Nie do końca wyjaśnili, nie spotkali się wcześniej, żeby sobie wszystko powiedzieć. Ale właśnie to o to chodzi, właśnie o to w tej książce chodzi. Właśnie o to chodzi, że każdy czytelnik może znaleźć w tej książce coś innego, jak we wszystkich książkach Márai'ego. Zapraszamy do biblioteki. Dziękujemy.